Cześć, nazywam się Radosław Madecki i to jest już piąty, przedostatni kurs cyklu Frontend Developer. Jeżeli miałeś lub miałaś okazję pracować ze mną wcześniej podczas kursu HTML i CSS od podstaw lub średnio zaawansowany, może JS, no to na pewno wiesz już, czym to się wszystko je. Jeżeli chodzi o praktykę, to jest to 90%, 10% teoria. Takie rzeczy teoretyczne wolę wplatać podczas pisania kodu, żeby to nie była taka no, sucha teoria, żeby faktycznie przyjemnie się z tego uczyło i żeby potem można było rozumieć to, co się robi. Jeżeli chodzi o kurs, no to będziemy tutaj mieli tym razem jeden projekt zaliczeniowy, ale dość złożony. Będzie dość dużo tematów omawianych, więc żeby to wszystko było zrozumiałe, a nie takie upchane na siłę w tych paru godzinach, no to wybrałem taką drogę. Jeżeli interesuje Cię ogólnie frontend, praca programisty czy cokolwiek dookoła, zapraszam Cię również na mojego bloga marecki.pl, gdzie za darmo udostępniam mnóstwo ciekawych treści, które mogą się przydać zarówno osobie, która szuka pracy pierwszej, jak i tej, która już pracuje jakiś czas i jest doświadczonym deweloperem. No i to jest wszystko na takim tym naszym wstępie. Za chwileczkę zaczynamy już konkretną naukę, opowiem Ci o tym, tak naprawdę jak powstał React, po co powstał, jakie są perspektywy, czy warto się go uczyć, jeżeli tak, to w jaki sposób, czego, jakie są zarobki. No myślę, że takie rzeczy, które na pewno każdego by zainteresowały. Także trzymam kciuki za naukę i zapraszam do kolejnej lekcji.